Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że mogę tu być. Dziękuję Państwu, że przyszliście Państwo na to spotkanie ze mną, że mogę znów występować przed Państwem w klubie Ronin. Tak naprawdę tyle chciałbym powiedzieć, a nie bardzo wiem, od czego zacząć. Myślę sobie, że zawsze najciekawszą częścią jest ta część, która odnosi się do pytań. I dlatego na pewno chciałbym, żebyście Państwo mieli taką możliwość, żeby zadawać pytania. Chyba troszkę bez sensu byłoby, żebym opowiadał o książce, bo zakładam, że skoro Państwo tu jesteście, to pewnie ją znacie. Ale dla tych, którzy jej nie znają, tak w telegraficznym skrócie, może troszkę o kulisach tej książki, troszeczkę tylko o treści, troszeczkę o tym, co się działo wokół tej książki. No i później oczywiście, jeżeli będzie taka Państwa wola, to odpowiem na te pytania, na które będę potrafił odpowiedzieć. Proszę Państwa, gdy jeżdżę z tą książką po kraju i za granicę, to bardzo często jestem pytany o to, jak to możliwe, że taka książka zaistniała, że książka bardzo ostrymi słowy traktuje pana prezydenta, no wciąż jeszcze pełniącego, no nie pełniącego, wciąż jeszcze prezydenta Polski, a jednak nic się nie dzieje, Sam nie umiem znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie nastąpi jesienią albo po jesieni, bo rzeczywiście sytuacja jest dość dziwna. Z jednej strony ja bardzo mocno opisuję pana prezydenta Bronisława Komorowskiego w tej książce, znacznie mocniej niż chyba ktokolwiek zrobił to przede mną. Z drugiej strony rzeczywiście nie ma żadnej reakcji urzędującego prezydenta. Pamiętam, jak kilka dni temu w Piastowie pani, jedna z pań, które przybyły na to spotkanie, wstała i powiedziała: mój syn dostał 3 lata więzienia w zawieszeniu tylko za to, że podpisał pod wizerunkiem pana prezydenta na Facebooku, zamieścił jedno słowo: debil. I dostał 3 lata więzienia w zawieszeniu. Pan Hoffman zapytał o pewne relacje dotyczące pana Komorowskiego i jego syna i musiał przepraszać w TVN-ie. Kosztowało go to dziesiątki tysięcy złotych. Ja tymczasem nazywam pana prezydenta znacznie mocniej niż ten młody człowiek. Wprost piszę o przestępstwach pana prezydenta. I jednak nic się nie dzieje. Pan prezydent miał wielką możliwość, żeby zweryfikować prawdziwość bądź brak prawdziwości tej książki. Miał taką możliwość w trybie wyborczym. Przecież ta książka miała premierę 22 kwietnia, w środku kampanii wyborczej. Niektórzy traktują to w stosunku do mnie jako zarzut, mówiąc, że jest to książka polityczna, napisana na czyjeś zlecenie w toku wyborczym. Proszę Państwa, to nie jest książka napisana na czyjekolwiek zlecenie. Nie należałem, nie należę i nigdy nie będę należał do żadnej partii. Nie mam takich ambicji. Zawsze chciałem pisać, choć podobno nigdy nie należy mówić nigdy, ale na dziś tak myślę. Zawsze chciałem pisać, zawsze wierzyłem w to, że trzeba pisać to, co dyktuje życie, opisywać fakty, opisywać rzeczywistość, zwłaszcza tą ukrywaną, a o której to rzeczywistości opinia publiczna ma prawo wiedzieć, że trzeba taką pracę, jakiej wymaga dziennikarstwo śledcze, wykonywać z sercem, z pasją, z uczciwością. Książka nie powstała na czyjekolwiek zlecenie. Ja tak naprawdę tę książkę planowałem napisać dawno, dawno temu, gdy w roku 2006 dowiedziałem się o rzeczach, o których w tej książce traktuję, a być może mam nadzieję, że Państwo przeczytaliście, skoro tu jesteście, czyli począwszy od Fundacji Pro Civili, począwszy od rozmowy z oficerem Centralnego Biura Śledczego, poprzez moje dalsze odkrywanie Bronisława Komorowskiego w zdumiewających, a później szokujących sytuacjach, to ja już wtedy wiedziałem, że taka książka powinna powstać i musi powstać. To, że ona powstała z tak wielkim opóźnieniem, to jest efekt wielu, wielu sytuacji. Jedna z nich miała miejsce 13 maja 2008 roku, gdy próbowano mnie zamknąć do aresztu. Później mnie i mojej rodzinie zgotowano bardzo trudne sytuacje, które doprowadziły mnie w konsekwencji do całkowitego załamania.
Bogu dziękuję, że z niego powstałem i że mogę spotykać się dzisiaj z Państwem. Bardzo dziękuję. Później przez 2 lata praktycznie nie pracowałem, bo ciężko było pracować chodząc od prokuratora do prokuratora, od sądu do sądu, gdzie musiałem się tłumaczyć z bardzo wielu rzeczy, z bardzo wielu oskarżeń. Dzisiaj po tym wszystkim nie został nawet ślad. Została matka wszystkich moich spraw, jeżeli mogę tak powiedzieć w cudzysłowie. Afera marszałkowa, tak? Została ta sprawa nazwana przez media. I od roku 2011 mogę powiedzieć, że wróciłem do przerwanego śledztwa i tego dotyczącego śmierci księdza Jerzego, i tego dotyczącego sprawy Procywili i prezydenta Bronisława Komorowskiego, wtedy już prezydenta. Książka miała powstać, tak planowałem, że gdy już wstałem z kolan, że jej premiera będzie na przełomie roku 2014 i 2015. I paradoksalnie, gdyby tak się stało, to czas pokazał, że stałoby się chyba gorzej. Dlatego, że gdybym ja tę książkę opublikował, gdyby jej premiera miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, to pan prezydent Komorowski mógłby mnie podać do sądu i wtedy opinia publiczna nie dowiedziałaby się przed wyborami, czy ta książka jest prawdą, czy zawiera prawdę, czy zawiera kłamstwa. Bo jak Państwo doskonale wiecie, procesy w Polsce toczą się latami. Trwają po 2, 3, 4, 5 lat, czasami dłużej. Więc pan prezydent Komorowski mógłby mówić, pozwałem pana Sumnińskiego do sądu, toczy się proces. Tymczasem, gdy premiera tej książki nastąpiła 22 kwietnia w środku kampanii wyborczej, to pan prezydent Komorowski nie mógł tego powiedzieć. Mógł natomiast podać mnie do sądu i ja w trybie wyborczym musiałbym udowodnić, że wszystko, co napisałem w tej książce, jest prawdą. Każde zdanie, każde zdanie. Paradoksalnie więc to, że książka była tak późno, tak blisko wyborów, było na moją niekorzyść, bo dałem prezydentowi Komorowskiemu wielki oręż do ręki. Oręż, tryb wyborczy. W poniedziałek byłby pozew, w środę byłaby decyzja sądu. Tak to działa. A być może Państwo to wiecie, a być może nie wiecie, że dziennikarze i ludzie, którzy piszą, nie odpowiadają. To nie jest tak, że się odpowiada za całokształt książki. Odpowiada się za całość książki, ale w tym sensie, że za każde zdanie z tej książki. Wygląda to więc tak, że prawnik, jeden czy drugi, bierze taką książkę i notuje. Na stronie 22 jest zdanie, które jest nieprawdziwe. I pisze wniosek do sądu. Nieprawdą jest to zdanie, ten rząd i cytuje to zdanie. Na stronie 174 nieprawdą jest to zdanie i to. Na stronie 270 którejś to zdanie i to. Mówiąc krótko, każde dowolne zdanie z tej książki, każde dowolne, nie cała książka, ale każde dowolne zdanie z tej książki mogło być przedmiotem procesu sądowego. Czy to ze strony pana prezydenta, czy to ze strony innych osób, które w tej książce występują. A jednak z jakichś względów prezydent Bronisław Komorowski nie zdecydował się na użycie tego narzędzia, które miał w ręku, czyli na możliwość zweryfikowania w 2 dni prawdziwości każdego zdania z tej książki, dowolnego zdania z tej książki. Czy ktoś z Państwa na zdrowy rozum, na gruncie logiki bierze jako dopuszczalne, że prezydent mógł zablokować książkę, która no przecież nie pomogła mu w wyborach prezydenckich, a wiele osób mówi, że przyczyniła się do tego, że przestał być prezydentem. I gdyby mógł ją zablokować w sposób tak szybki i tak jawny, nie skorzystałby z tej możliwości. Na gruncie logiki odpowiedź może być tylko jedna. Prezydent Bronisław Komorowski, gdyby tylko znalazł w tej książce cokolwiek, co mógłby udowodnić, że jest nieprawdą, z całą pewnością by skorzystał z tej możliwości. Nie skorzystał z tej możliwości tylko z jednego powodu. Ponieważ wiedział, że jeżeli tak się zdarzy, że trafimy do uczciwego sądu, to może wyjść z tego sądu z porażką. I dlatego się nie zdecydował na ten krok. Innymi słowy, prezydent Bronisław Komorowski wie, że ja wiem o nim bardzo dużo. Nie tylko to, co w tej książce jest. Dużo, dużo więcej. I że większość z tej wiedzy mogę udowodnić, a ta większość znalazła się w tej książce. Jest mniej więcej drugie tyle informacji, które o prezydencie Bronisławie Komorowskim wiem,
I są to informacje stuprocentowo prawdziwe. Ale na moment ukończenia tej książki ja nie byłem w stanie ich udowodnić. I dlatego około 400 stron ja odłożyłem na bok. Inaczej ta książka by liczyła 800 stron. Ponieważ ja wiedzę dotyczącą tej książki podzieliłem jakby na dwie części. Na to, co wiem, że na 100% miało miejsce, bo na przykład widziałem pewne rzeczy na własne oczy, byłem ich świadkiem. I na to, co nie tylko wiem, że miało miejsce, ale wiem, że będę w stanie udowodnić przed każdym uczciwym sądem. I tylko ta druga część znalazła się w książce. Tylko ta druga część. Więc gdy ja widziałem pana prezydenta, jak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim podczas debaty mówił: proszę mnie nie pytać o tą książkę, nie będę się do niej odnosił. Niech pan nie broni swojego kolegi, bo kolega jest oskarżony. Jak mnie pan jeszcze raz zapyta, to ja odmówię panu współpracy. I tym podobne historie, swoją drogą, czy to nie freudowska pomyłka? I tym podobne wypowiedzi pana prezydenta. Jak podobnie zachowywał się pan Tomasz Nałęcz, prezydencki prawnik. To wszystko, proszę państwa, wiązało się z tym, że wiedzieli, że w tej książce nie ma jednego zdania, które nie jest prawdą. Więc jeżeli państwo przeczytaliście tę książkę i się zastanawialiście, czy to się mogło wydarzyć, albo będziecie to czytać, to bardzo proszę, nie miejcie wątpliwości. Nie miejcie wątpliwości. Wszystko, co tam jest, się wydarzyło i jeszcze znacznie więcej. Ja mając tyle procesów za sobą i tyle różnych kłopotów, które moja działalność dziennikarska ściągnęła na mnie i na moją rodzinę, nie pozwoliłbym sobie na ryzyko narażania mojej rodziny na wizytę jeszcze raz panów o godzinie 6 rano, zakuwanie mi w kajdanki pod pozorem pomówienia czy zniesławienia prezydenta, gdybym nie był na 100% albo nawet na 1000% pewien, że w tej książce jest prawda i tylko prawda. I to jest tak naprawdę jedyny powód, dla którego Bronisław Komorowski nie podał mnie do sądu. Skąd Bronisław Komorowski wiedział, że ja wiem? Zapewne z wielu przesłanek, ale między innymi stąd, że ja jako dziennikarz śledczy uprawiałem swój zawód w taki sposób, że z jednej strony próbowałem docierać do dokumentów, z drugiej strony próbowałem stosować dziennikarstwo wcieleniowe, bym powiedział, w dość unikalny sposób, bo chyba jestem jedynym, a jeśli nie jedynym, to jednym z niewielu dziennikarzy, który poznał cały zarząd Pruszkowa, który wszedł jak gdyby w środek. Ci ludzie oczywiście próbowali, traktowali mnie, tak uważali, że jestem pewnego rodzaju frajerem, którego będzie można nakręcać na coś, coś mu tam imputować, sprzedawać bajki i tak dalej. A ja z nimi prowadziłem swoją grę. Oni ze mną, a ja z nimi. To była dość ryzykowna gra, bo to był czas, kiedy na ulicach Warszawy wybuchały samochody i ginęli ludzie. Później podobny sposób próbowałem rozgrywać wojskowe służby informacyjne. Ja to porównuję do sytuacji, w której dziennikarz, każdy z państwa, może wejść do rekinarium i obserwować rekiny przez pancerną szybę. Ale może też, oczywiście nie może, bo to jest niemożliwe, ale można by ewentualnie spróbować, gdyby ktoś na to pozwolił, obserwować te rekiny od środka, wejść do tego rekinarium i pływać razem z nimi. Ja mogę powiedzieć, że swój zawód uprawiałem właśnie w ten sposób. Próbowałem wchodzić do środka i poznawać tych ludzi, poznawać ich od środka. To rzeczywiście wymagało dziesiątek albo setek spotkań, często rozmów kompletnie o niczym, żeby na jednej konkretnej rozmowie uzyskać jedną konkretną informację. I przez wiele lat to rzeczywiście przynosiło efekty. I Bronisław Komorowski wiedział, że ja znam wielu z tych ludzi, których on zna. Pułkowników, którzy dziś tworzą Stowarzyszenie Sowa. Sakowski, Łangowski, wielu, wielu innych. Myślę, że niewielu dziennikarzy poznało to od środka. Większość dziennikarzy pracuje tylko na papierach. Ja natomiast z jednej strony próbowałem pracować na papierach, a z drugiej strony pracować na, nazwę to, czynniku ludzkim. I mając jak gdyby wiedzę z dwóch stron, z kilku pozycji, od środka i od zewnątrz, od wewnątrz i od zewnątrz, mogłem tak naprawdę weryfikować rozmaite rzeczy. I Bronisław Komorowski o tym wie, że dowiedziałem się chyba więcej niż ktokolwiek inny o nim. I dlatego nie pozwał mnie do sądu i ręczę państwu, że nie pozwie mnie do sądu. Powiem inaczej. Ja na jego miejscu bym mnie do sądu nie pozywał. Dlatego, że jeżeli bym nie pozwał do sądu, to w sądzie będę mógł pokazać pewne materiały, których bałem się pokazać w książce. Bałem się dlatego, że nie wiedziałem, czy na przykład jakiś prokurator mi tego nie zablokuje przez wzgląd na ujawnienie tajemnicy państwowej. Z tajemnicą państwową jest tak, że jest to bardzo cenne.
Ja ujawniałem tajemnice państwowe nie raz. Pierwszy raz w książce Kto naprawdę go zabił? O śmieci księdza Popiełuszki. Akurat wokół tej książki nastąpiła totalna cisza. Mimo że 100 stron ujawniłem, które zawierały ściśle tajne dokumenty, myślałem, że będę atakowany, że w jakiś sposób może będzie polemika. Nie było nic, była kompletna cisza. Ale wtedy ujawniłem te dokumenty. Ujawniłem je także w książce Lobotomia 3.0. Więc zdarzało mi się, że ujawniałem dokumenty ściśle tajne, ale to jest zawsze ryzyko, dlatego że od prokuratora zależy, czy uzna, że jest to dla dobra opinii publicznej, dla dobra społecznego, czy też jest to w pogoni za sensacją albo w jakichś tam innych, mniej szlachetnych celach. No i wtedy oczywiście istnieje takie zagrożenie, że można zostać oskarżonym, a kara grozi pozbawienie wolności do lat 8. Więc w tej sytuacji było ryzyko takie, że gdybym do tej książki dołączył pewne materiały, które mam, a których oczywiście nie trzymam w domu, więc proszę mnie nie odwiedzać o 6 rano, to od decyzji jednego człowieka, jednego prokuratora zależałoby, czy on mi tą książkę zablokuje, czy nie. Nie podjąłem tego ryzyka, bo nie chciałem narażać książki, którą chciałem, by opinia publiczna poznała. Ale jeżeli spotkam się z Bronisławem Komorowskim w sądzie, to sąd się z tym wszystkim zapozna. Myślę, że tak naprawdę to jest chyba w tym wszystkim, co dotyczy tej książki, najważniejsze. Dlatego, że padło na nią bardzo dużo oskarżeń względem mnie, względem tej książki, z różnych stron. Właśnie takich, jak Państwu mówiłem. Z jednej strony, że było to na czyjeś zlecenie polityczne, że było to specjalnie na wybory. Nieprawda, ja tę książkę chciałem opublikować dużo, dużo wcześniej, ale utrudniano mi to ze wszystkich stron, ze wszystkich sił. Zastraszano różne osoby, kładziono mi mnóstwo kłód pod nogi. Tak naprawdę te kłody były kładzione od 7 lat, a już to, co się zaczęło po 18 grudnia, po przesłuchaniu pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim, no to już rzeczywiście przekroczyło wszelką miarę. Ja o tym będę pisał w swojej kolejnej książce, która, mam nadzieję, ukaże się na przełomie września i października. Ktoś znowu może powiedzieć, książka pisana na wybory. Proszę Państwa, ja myślę, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Po prostu, takie jest moje, to jest jedno z moich przesłań. Że nawet jeżeli ta wiedza jest wiedzą trudną, bolesną, przykrą, to lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Ja kiedyś się zastanawiałem, czy tak rzeczywiście jest. Bo ilekroć gdzieś tam zaglądałem za kurtynę, coraz głębiej, coraz dalej, i wydawało mi się, że te rzeczy nie mogą mieć miejsca, to sam sobie zadawałem pytanie, po co mi ta wiedza? Jak człowiek żyje w nieświadomości, nie widzi tego, co się dzieje dookoła, albo widzi gdzieś tam powierzchownie, to może jest mu wygodniej. Jednakowoż po wielu latach doświadczeń, dobrych i złych, myślę sobie, że jednak zdecydowanie trzeba dążyć do prawdy, trzeba szukać tej prawdy i lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Bez względu na to, czy jest to wiedza dobra, czy jest to wiedza zła, przykra, smutna, straszna. Jestem o tym dziś głęboko przekonany i dlatego dopóki będę tylko mógł, to będę starał się przed Państwem odsłaniać to, co jest skrywane, a co Państwo macie prawo wiedzieć. Co macie Państwo prawo wiedzieć. Proszę Państwa, myślę, że w tej chwili, oczywiście jeżeli będzie taka wola, to wrócimy do książki w trakcie pytań, bo jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że skoro tu Państwo jesteście, to chyba byłoby troszkę bez sensu, żebym opowiadał o tej książce. Myślę sobie, że większość z Państwa jednakowo się zna, więc nie będę chyba o niej opowiadał. No chyba, że będzie taka Państwa wola, no to ewentualnie skrótowo opowiem. Natomiast myślę sobie, że trzeba popatrzeć na to, w którym punkcie jesteśmy dziś. Bronisław Komorowski za chwilę nie będzie prezydentem, ale w moim głębokim przekonaniu ten układ, który go wyniósł, on wciąż trwa, on wciąż trwa. I on w moim głębokim przekonaniu ma się dobrze. Ma się dobrze. Muszę Państwu powiedzieć, że wokół mnie, tak bym to określił, pewne rzeczy nie zmniejszają się po porażce Komorowskiego, a wręcz narastają. A wręcz narastają. Mam kolejne wezwania do prokuratur. Moje strony internetowe któregoś pięknego dnia zostały zamienione, wszystkie moje strony, wszystkie fanpage'e zostały zamienione na strony
bliźniacze, wyglądające identycznie jak moje. Tylko że zamiast napisu sumniński.pl pojawiła się nazwa sumniński.oficjalnie. Ale poza tym te strony nie różniły się niczym. Te same zdjęcia, te same teksty. I pojawiły się tam niby moje wpisy. Pisane wulgarnym, bandyckim językiem, że niby to ja. Ktoś po prostu podmienił mi strony. Zamieściłem taką wypowiedź, w której pokazałem, że to nie ja, tylko ktoś to podmienił. Kilka dni później pojawiły się filmy pornograficzne na moich stronach, gdzie ja polecam wszystkim, że to moje ulubione filmy. Może to przypadek, może nie przypadek, ale tak się złożyło, że te dziwne akcje rozpoczęły się po tym, gdy zdystansowałem się do pana Stonogi. Ja nie twierdzę, że to zrobił pan Stonoga, ale mówię tylko o zbieżności czasowej. Ja o panu Stonodze napiszę dziś tekst, który państwo, jeżeli będziecie chcieli, przeczytacie jutro, a większy fragment zamieszczę w książce, która będzie we wrześniu. Chciałbym państwu, żeby nie zostawiać tego tak kompletnie bez wypowiedzi, opowiedzieć, bo ja o panu Stonodze do niedawna nie wiedziałem prawie nic, prawie nic. Niektórzy moi koledzy mieli z nim doświadczenia dużo wcześniej. Przemek Wojciechowski, Dorota Kania, kilku innych. Oni mają większą wiedzę. Moja wiedza była stosunkowo nieduża. Ale zacząłem pytać tu i ówdzie u informatorów, którym ufam, ludzi naprawdę dobrze poinformowanych. Oni mi powiedzieli pewne rzeczy, o których w tym momencie jeszcze państwu nie mogę powiedzieć, proszę mi wybaczyć, ale które całkowicie mi podważyły wiarygodność odnośnie pana Stonogi. Ale to absolutnie całkowicie, a tym ludziom naprawdę ufam. Jeden z tych ludzi, z którymi rozmawiałem, opowiedział mi to na zasadzie pewnej alegorii. Trzy historyjki państwu opowiem. Temat mi najbliższy, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Gdy ksiądz Jerzy był męczony, niszczony, atakowany ze wszystkich stron, największą boleść, oprócz tego, że był niezrozumiały, niezrozumiany przez swoich przełożonych, wokół których roztaczano jego nieprawdziwy wizerunek. Największą boleść sprawiało mu to, że ubywało wokół niego przyjaciół. A tych przyjaciół ubywało dlatego, że prześladowali ich regularni bandyci w służbie, na pasku Służby Bezpieczeństwa. Czyli zwykli kryminaliści, którym dano immunitet, ci ludzie byli bezkarni, ale mieli do wykonania zadanie, atakować tych, którzy byli wokół księdza Jerzego. I robili to bardzo skutecznie. Druga historia, w stanie wojennym był późniejszy prokurator krajowy, Włodzimierz Blajecki. Nie tylko w moim przekonaniu, także kilku innych osób. Gdzieś tam później się chyba trochę zagubił, ale w stanie wojennym mówiono rzeczywiście, że absolutnie krystaliczna postać o dobrej karcie. Ukrywał się przez 2 lata przed Służbą Bezpieczeństwa. Przez 2 lata. W tym czasie było 13 rewizji, 13 najść nocnych na jego mieszkanie. Miał 2 małe córki. 2 najścia były razem z drzwiami, wywalano drzwi, szukano go. Służba Bezpieczeństwa była tak zdeterminowana, by go złapać, że kilkakrotnie pobito jego żonę. Któregoś razu, gdy wracała z zakupami, pobito ją, rozrzucono zakupy. I kryminaliści na pasku Służby Bezpieczeństwa powiedzieli, a teraz jeśli się nie zgłosi, to następnym razem cię zgwałcimy. Oczywiście zgłosił się. Trzecia historia, całkiem niedawno, 2010 rok, pod krzyżem. To państwo pewnie wiecie, że, a być może niektórzy z państwa tam byli. Ja byłem niestety tylko jeden dzień. Patrzyłem na księdza Stanisława, na jego modlitwy, na innych, którzy się modlili pod krzyżem. Kto tam był? Tam byli tacy sami kryminaliści, którzy mieli immunitet, bezkarność. Bezkarność. Robili, co chcieli, bo wiedzieli, że nie spotka ich za to żadna odpowiedzialność. Jeżeli państwo mówią o tym w kontekście pana Zbigniewa Stonogi, to nie mówię bez przyczyny. Ale jeśli chcecie państwo poznać więcej, to proszę o odrobinę cierpliwości. O odrobinę cierpliwości. Przykre jest to, że młodzi ludzie, niestety, wielu młodych ludzi nabrało się na tego człowieka, który mając za plecami Ojca Świętego, na 5 słów używa 6 przekleństw, jeżeli to jest możliwe.
Nie ma, albo w zasadzie jest coraz mniej dziennikarzy antysystemowych, których ten człowiek by nie opluł i nie zaatakował. A jednocześnie ten najbardziej antysystemowy z antysystemowych ludzi bierze sobie za adwokata najbardziej systemowego adwokata, jaki tylko jest w Polsce. Romana Giertycha. Człowieka, który murem stoi za Komorowskim i Donaldem Tuskiem. Kiedy? Kiedy? Pytanie, padło pytanie. 7 lat temu. Nie, odpowiem. Dobre pytanie. W 2007 roku ja praktycznie nie miałem kontaktu z żadnymi politykami, z dwoma. Głównie z panem Wassermanem rozmawialiśmy o sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. On był największym orędownikiem prokuratora Witkowskiego. I z Jarosławem Kaczyńskim, z którym rozmawiałem głównie na ten sam temat. Romana Giertycha prawie nie znałem od tak na dzień dobry w jakimś programie publicystycznym albo w Sejmie. Gdy przestał być wicepremierem, zadzwonił do mnie, mówiąc: panie Wojciechu, przeczytałem pana książkę Kto naprawdę go zabił? Tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki. Nie wiem, czy pan wie, ale ja zostałem pełnomocnikiem prawnym rodziny księdza Jerzego. Powinniśmy się spotkać, powspółpracować, bo mamy wspólny cel, wyjaśnienie tej sprawy. Spotkaliśmy się nieraz, kilka razy. Także Andrzej Witkowski się z nim spotykał. Roman Giertych napisał kilka pism procesowych. Jedno było tak dobre, że prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania śledztwa w tej sprawie. Później ono zakończyło się umorzeniem, ale to było rzeczywiście dobre pismo procesowe. I gdy przyszedł 13 maja 2008 roku, ja byłem wtedy w Warszawie. Moja żona w Białej Podlaskiej. Od niej wyszli o godzinie 14, ode mnie o 22, bo tutaj mamy takie małe mieszkanie w Warszawie. Ja nie wiedziałem, oczywiście cały dzień byłem zatrzymany, a moja żona do 14 była w całkowitym szoku, ale gdy z tego szoku wyszła, to rozumiała, że potrzebna jest mi pomoc prawna. Wiedziała, że mam kontakty z Giertychem, że rozmawiamy o sprawie księdza Jerzego. Zadzwoniła do niego, nie odebrał. Ale za chwilę zadzwoni Bogdan Rymanowski. Pyta Monika, czy macie prawnika. Nie, nie mamy, ale Wojtek się spotykał z Giertychem. Bogdan mówi, to ja zadzwonię do niego. Chcecie Giertycha? Moja żona mówi, tak, może być Giertych. Zadzwonił Giertych, widocznie ma wpisanego Rymanowskiego w telefon, odebrał od razu. Po chwili oddzwonił do mojej żony, poprosił o pełnomocnictwo, dostał je i około 20 zjawił się pod mieszkaniem, pod drzwiami. Godzinę walił, zanim go wpuszczono. Nie chciano go wpuścić. Była konsultacja z przełożonymi. Przyszedł taki bardzo zdenerwowany, mówi, nie mieliście prawa mnie trzymać pod drzwiami. Jestem prawnikiem, jestem adwokatem pana Sumnińskiego. Mieliście wpuścić mnie od razu. Zapłacicie za to. Ja jestem od 6 zatrzymany. I nagle pojawia się ktoś, kto, można powiedzieć, jest za mną. Jest takim moim sojusznikiem. Mówi do mnie, jutro cię wypuszczę, jeszcze przeproszę. Rzeczywiście, takie słowa otuchy. Następnego dnia, gdy byłem w izbie zatrzymań, przychodzi, ja pytam, panie premierze, pół roku wcześniej był wicepremierem, jak pan to widzi? Mówi, Romek, dla przyjaciół jestem Romek. Pytam, nie boi się pan przechodzić na ty z przestępcą? Mówi, no nie żartuj. Też trzeba zrozumieć. Siedzę w tej izbie zatrzymań, nie wiem, co mnie czeka. Różne miałem przewidywania odnośnie mojego losu. Tymczasem wicepremier pół roku wcześniej podaje mi prawicę i mówi, dla przyjaciół jestem Romek. Jeżeli ktoś kiedyś z państwa był w podobnej sytuacji, to rozumie siłę tego gestu. A później była rozprawa sądowa, niezwykła rozprawa. Przychodzi młodziutka sędzina, nie miała 30. Kiedy ją zobaczyłem, to pomyślałem, że idę do aresztu. Pomyślałem, cóż taka młoda sędzia może wiedzieć o sprawach służb tajnych, jakichś dziwnych sytuacjach. Na pewno dla świętego spokoju klepnie mi areszt, żeby nie psuć roboty prokuratorom, bo nie miała za dużo czasu, żeby zapoznać się z materiałami. I wtedy Roman Giertych wystąpił z mową. Muszę państwu powiedzieć, że słyszałem wiele mów w sądach, bo byłem niestety częstym gościem w sądach, czasami jako widz, często jako oskarżony w trybie cywilnym czy karnym. Ale ta mowa była rzeczywiście niezwykła, z pasją, merytoryczna, naprawdę dobra mowa. Giertych ma dar. Szkoda, że go tak marnotrawi. Myślę, że jego mowa mogła być tą kropelką, która przechyliła szalę i dzięki której ja wyszedłem na wolność. I rzeczywiście tego Romanowi Giertychowi nie zapomnę, bo myślę, że dzięki niemu wyszedłem na wolność. Może tak nie było, ale ja tak myślę. Gdy wyszliśmy z sądu, powiedział do mnie, jeżeli chcesz,
żebym ci pomógł, to musisz mi powiedzieć, o co im może chodzić. Bo ja jestem adwokatem, a tajemnica adwokacka jest taka, jak tajemnica spowiedzi. Więc możesz mi powiedzieć wszystko. Pojechaliśmy z żoną następnego dnia do jego kancelarii, pokazał pokój, mówi, tu nie ma podsłuchów na 1000%. Sprawdzam to, weryfikuję, ręczę głową. Powiedziałem mu bardzo dużo, więcej niż powinienem, ale może w zasadzie tyle, ile powinienem powiedzieć adwokatowi. Z perspektywy oceniam, że więcej niż powinienem. Ale nie wszystko. Ale mimo wszystko za dużo. I kilka miesięcy później kolega dziennikarz pyta mnie, czy mówisz Giertychowi o tym i o tym? Mówię, tak, mówiłem, a o tym i o tym też. A pytam, skąd ty to wiesz? On mi pokazuje całą moją rozmowę z Romanem Giertychem. Została nagrana. I on mówi, mam to z ABW. Twoja rozmowa jest w ABW. Ja nie mam 100% dowodów na to, że Roman Giertych ją nagrał. Ale on ręczył, że na 100% nie ma tam podsłuchu. A podsłuch był. Albo był podsłuch, albo on to nagrywał. Nie ma trzeciego wyjścia. A on twierdził, że nie ma podsłuchu. Więc zrozumiałe, że od tego momentu moje zaufanie do Romana spadło na łeb na szyję. Zacząłem mu się przyglądać. Oglądać różne wnioski procesowe. Konsultować z innym prawnikiem, który był zdumiony i zszokowany niektórymi posunięciami. Mówi, przecież to ci szkodzi. To ci nie pomaga, to ci szkodzi. Poza tym Warszawa jest bardzo małym miastem, wbrew pozorom. Nie mówię o obszarze, tylko o tym, co nazywamy obiegiem informacji. No i nagle się okazało, że Roman Giertych często spotyka się z tymi, którzy nie życzą mi dobrze, a wprost przeciwnie. Gdy wybuchła afera podsłuchowa, gdy okazało się, że są podsłuchiwani moi koledzy, Bogdan Rymanowski, Czarek Gmyz, tylko dlatego, że mieli kontakt ze mną, można było bardzo mocnych działań dokonać. Roman Giertych wtedy podjął decyzje, które znowu okazały się, jak pokazał czas, dla mnie fatalne w skutkach. Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że nie mam już do niego ani grama zaufania. Pojechałem do niego z wypowiedzeniem, wręczyłem mu to wypowiedzenie. On mnie przekonywał, że to jest błąd, że jest jedynym człowiekiem, który może mnie wybronić. Mówił, to jest sprawa polityczna, a ja jestem i adwokatem, i politykiem. Ja cię z tego wybronię, nikt inny. Ja mówiłem mu, Roman, dobrze wiesz, co zrobiłeś. On mówi, co zrobiłem. Ja mówię, dobrze wiesz. Za to, co zrobiłeś na początku, będę ci wdzięczny pewnie do końca życia. Ale wiesz, jak mnie później potraktowałeś. On mnie przekonywał, że chce mnie od tego momentu bronić darmo. Choć wcześniej wziął prawie 70 tysięcy. Chyba tymi naciskami, że on od tego momentu będzie bronił mnie darmo, do samego końca, przez wszystkie instancje, gdzie wręcz prosił, że chce mieć tą sprawę. Ja zrozumiałem, że jest ostatnią osobą, która tą sprawę powinna mieć. Ostatnią. I utrzymałem to wypowiedzenie. Wypowiedziałem mu, podałem mu rękę z opcją taką, że nigdy więcej nie chcę go widzieć. I rzeczywiście mam o Romanie Giertychu ambiwalentne wspomnienia. To pierwsze, gdzie okazał mi się życzliwy i bardzo zaangażowany i to, co się stało później. Bardzo możliwe, że celowo. Ja tego nie wiem, ale rzeczywiście bilans jest zdecydowanie ujemny. Zdecydowanie ujemny. A czas pokazał, że podjąłem najlepszą decyzję z możliwych, wypowiadając Giertychowi pełnomocnictwo. O ile mnie może usprawiedliwić wzięcie jako adwokata za Romana Giertycha jako adwokata w roku 2008, gdzie przecież nie był to ten sam Giertych, co dziś. On nie był wtedy taki. Może się maskował, ale nie był wtedy taki. O ile w roku 2015, gdy był adwokatem pana Stonogi, to chyba nikt nie miał wątpliwości, po której stronie jest Giertych. Chyba nikt nie miał wątpliwości, że jest to człowiek, który absolutnie sprzyja systemowi, Platformie Obywatelskiej, Bronisławowi Komorowskiemu. Proszę Państwa, myślę sobie, że jesteśmy dzisiaj w bardzo ważnym punkcie, dlatego że coś udało się wygrać. Udało się wygrać odsunięcie, w moim głębokim przekonaniu,
człowieka, który był emanacją tego systemu zła. Udało się wygrać odsunięcie Bronisława Komorowskiego od prezydentury. Ale jak powiedziałem, w moim głębokim przekonaniu to jest dopiero początek drogi. Jeżeli nie uda się tego powtórzyć jesienią, jeżeli nie uda się doprowadzić do tego, że Platforma i tratwy po Platformie zostaną gdzieś tam odsunięte kompletnie na bok, to to zwycięstwo niewiele da. A w moim głębokim przekonaniu nawet te dwa zwycięstwa, to z maja i to z października, które dopiero przed nami, też niewiele dadzą, jeżeli za tym nie pójdą bardzo radykalne działania czyszczenia polskiej domeny publicznej z tej podłej działalności służb tajnych, które mają korzenie jeszcze w PRL. Bo paradoks naszego kraju polega na tym, o czym mówił ksiądz Stanisław Małkowski. We wszystkich krajach postkomunistycznych tych ludzi, ludzi nomenklatury, ludzi służb odsuwano, a u nas się z nimi podzielono tą władzą. I to skutkuje po dziś dzień. I to skutkuje po dziś dzień. I dlatego mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Dlatego te obśmiewane teczki cały czas grają. Te materiały, ściśle tajne i schowane, ale które jednak są bardzo ważnym narzędziem w rękach ludzi służb. To jest tak naprawdę to bezwzględne narzędzie, które niszczy nasz kraj. Ja analizowałem około setki przetargów, od około miliarda w górę. I proszę Państwa, nie znalazłem tam ani jednego, w którym nie byłoby ludzi służb tajnych wodzących się z PRL. Ani jednego. Wszystkie te największe przetargi wygrywają ludzie, którzy są związani ze służbami tajnymi. Oczywiście może są jakieś przetargi, gdzie wygrywają uczciwe firmy. Ja na takie nie trafiłem. Ja na takie nie trafiłem. Mówię o tym wszystkim Państwu dlatego, że w moim głębokim przekonaniu jesteśmy dzisiaj w kluczowym momencie. To ludzie znacznie mądrzejsi ode mnie. Jestem tylko dziennikarzem. Ekonomiści wiedzą to znacznie lepiej. Janusz Szewczak, profesor Grażyna Cyparowicz mówią w zasadzie to samo, choć trochę innym językiem. Że tak naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej. Grażyna Cyparowicz, która do niedawna kierowała działem finansów GUS, teraz jest w Radzie Programowej PiS, ona używa takiego porównania, że jesteśmy jak pociąg, który ciągnie lokomotywa opanowana przez złodziei złomu. W tym pociągu są pasażerowie, którzy jadą bardzo wygodnie, w pierwszej klasie, w drugiej klasie, ale nie wiedzą, że ta lokomotywa zaraz stanie w szczerym polu. Wyjdą na zewnątrz, zapytają, czemu nie jedziemy. Nie jedziemy, bo nie ma lokomotywy, nawet koła rozkradli. Według pani profesora Cyparowicz nam zostało kilka lat takiej jazdy. Co będzie później, Bóg jeden raczy wiedzieć. Wariant grecki, nie wiem, nie jestem ekonomistą, ale rokowania są bardzo złe. To jest rzeczywiście ostatni moment, to jest chyba naprawdę ostatni moment, żeby coś radykalnie zmienić. I żeby, nie chcę używać wielkich, górnolotnych słów, bo tak jak mówię, ja jestem tylko skromnym dziennikarzem śledczym, który próbuję opisywać rzeczywistość taką, jaką odkrył. Moje książki, proszę Państwa, są pewnego rodzaju reporterskim zapisem tego, co widziałem i tego, czego jestem pewien. Nie jestem ekonomistą, nie jestem żadnym wykładowcą ani nikim takim. Ale rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi ode mnie i oni w zasadzie mówią to samo, że jesteśmy na ostatniej prostej. Myślę zresztą, że nie trzeba bardzo głęboko sięgać, żeby zobaczyć to gołym okiem. Jeżeli w roku 1989 było 10 tysięcy zakładów pracy, które zatrudniały od kilkuset osób do kilkunastu tysięcy, rok temu według profesora Cyparowicz było 250, w tym roku już poniżej 200, a za kilka lat będzie poniżej 100. Jeżeli tak naprawdę zlikwidowano w zasadzie cały przemysł, tak? Byłem jeszcze wczoraj w Hamburgu, słyszę, że w zasadzie wszystkie poniemieckie, te NRD-owskie stocznie nie nadążają z przerobem zamówień, mają więcej niż są w stanie przyjąć. W Polsce zlikwidowano wszystkie stocznie. Byłem na Śląsku. Górnicy mówią, że likwidowane są ostatnie kopalnie, bo jest pomysł, byśmy węgiel sprowadzali z Chin. Jeżdżę dużo ze swoimi książkami po Polsce i po Europie i nie tylko, także poza Europę. Wszędzie widzę Polaków, którzy mówią, wracalibyśmy na kolanach, ale do czego? Nie ma szans na mieszkanie, pracę, nie ma szans w zasadzie na nic. Kolejne miliony szykują się do wyjazdu. Ja byłem niedawno na spotkaniu klasy maturalnej mojej córki. Na prośbę nauczyciela, wychowawcy ze zgodą dyrektora. Pytam na koniec tych młodych ludzi, kto z was chce wyjechać z kraju? 30 osób, 30 rąk w górze, także ręka mojej córki. Ja pytam, ty też? Mówi, tak, tata, jeżeli nic się nie zmieni, zobacz, co się dzieje. Rozmawiamy z kolegami, z koleżankami. Trudno tutaj myśleć optymistycznie.
Jednakowoż ja nie chciałbym siać defetyzmu. Proszę Państwa, ja głęboko w to wierzę. Naprawdę głęboko w to wierzę, że w tym momencie wszystko jest w naszych rękach. W tym momencie jeszcze wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli udało się zrobić to, co do niedawna wydawało się nierealne, odsunąć Komorowskiemu, Państwo pamiętacie doskonale słowa Michnika o tej zakonnicy w ciąży przechodzącej na pasach na zielonym świetle i o Komorowskim, który miał jechać pod wpływem alkoholu i tylko wtedy, gdy miał rozjechać tą zakonnicę, miał przegrać wybory. Miała być w ciąży. Dziś niektórzy mówią o Komorowskim, to trzeba było nie jeździć. No ale w każdym razie to pokazuje stosunek tych ludzi do tego, jak planowano, co będzie po 24 maja. Nikt chyba nie zakładał z tamtej strony, że Komorowski przegra, a jednak przegrał. A jednak przegrał. Wierzę w to głęboko, że zostanie to powtórzone w październiku i że rzeczywiście rozpocznie się bardzo długi, trudny marsz. Bardzo długi i trudny marsz. Ale że ten marsz zakończy się sukcesem, że Polacy nie dadzą się po raz kolejny oszukać. Nie dadzą się po raz kolejny nabrać na jakieś platformy po platformach, tratwy, łódki, szalupy i tak dalej. No wierzę w to głęboko, naprawdę w to wierzę. Proszę Państwa, ja mógłbym oczywiście bardzo dużo opowiadać, tak, o książce, o różnych innych sytuacjach, które dotyczyły tej książki. Jednakowoż myślę sobie, że solą takich spotkań, jak Państwu powiedziałem na początku, są pytania i ponieważ mamy półtorej godziny, czyli jeszcze 40 minut, nie chciałbym, żeby zabrakło czasu na te pytania. Dlatego celowo nic nie mówiłem dzisiaj o książce, o jej treści, wierząc, że Państwo ją przeczytaliście albo przeczytacie. I może właśnie to jest ten czas, gdy poproszę Państwa o zadawanie pytań. Jeżeli nie będę mógł odpowiedzieć, bo są takie pytania, na które nie będę mógł odpowiedzieć, to się uczciwie do tego przyznam. Jeżeli nie będę potrafił, też się oczywiście do tego przyznam. Ale myślę, że na większość pytań odpowiem. Także bardzo dziękuję i proszę o te pytania. Antek, dwa pytania od ciebie, dwa ode mnie. Jak to robimy? Dobrze. Dzień dobry, Grzegorz Sterkowski. Ja mam, panie Wojciechu, w ogóle jestem z tego młodego pokolenia. Chciałbym bardzo podziękować. Chciałbym bardzo podziękować za tę książkę, za te wcześniejsze książki i młode pokolenie w pana wierzy, także nie jest źle. A chciałbym powiedzieć, chociaż jest źle, ale chciałbym spytać się może tak krótko, czy ma pan jakiś następców, bo pan ma swoistą wiedzę, jeżeli chodzi o wiedzę tajemną, tak, o tożsamość, o personalia, a co z taką metodyką pracy, bo myślę, że warto by kogoś do tego zawodu, bo to też jest zawód, przyuczyć. I jeżeli oczywiście nie może pan też narażać pewnych osób, to pewne rzeczy myślę, że byłby pan w stanie pokazać ludziom, nie wiem, z gazet i czy w ogóle komuś, kto się tym interesuje. A jak mamy przykład pana Stonogi, jednak nie samej jego osoby, ale ludzi młodych, którzy angażują się walkę z partią, która przewodzi teraz. I czy ma pan w ogóle jakiś pomysł na to? To wszystko z mojej strony. Proszę Państwa, ja byłem w pierwszym chyba w Polsce zespole dziennikarzy śledczych w Dzienniku Życie. Wiem, że to zabrzmi śmiesznie, ale wierzyliśmy wtedy, że Tomasz Wołek jest porządnym człowiekiem. Było nas czterech. Jacek Łęski, Rafał Kasprów, Jarek Jakimczyk i ja. Jakbyście Państwo popatrzyli na losy tego pierwszego w Polsce zespołu dziennikarzy śledczych, to byście mogli być zdziwieni. Bo, no przykro to mówić, ale gdzie dzisiaj są Jacek Łęski, Rafał Kasprów? Ci, którzy pisali o Kwaśniewskim w Cetniewie. Dawno, dawno temu założyli firmy PR. Nie ma oczywiście nic złego w pracy PR. Ale no, Jacek stał się PR-owcem Donbasu, a Rafał niestety zaczynał swoją pracę jako PR-owiec od obrony tych, których wcześniej opisywał.
Ja zostałem. Ja zostałem. Jarek Jakimczyk. Sprawdźcie państwo, gdzie dzisiaj jest Jarek Jakimczyk. Komu doradza, gdzie ma gabinet. Przy pewnej dużej firmie teleinformatycznej, w której jest więcej panów z ABW niż z jakiejkolwiek innej instytucji. Nic więcej nie będę mówił. Tak, ja zostałem. Taki jest pierwszy los pierwszego zespołu dziennikarzy śledczych. Dwóch kolegów odeszło do PR-u za wielokrotnie większe pieniądze niż te, które oferowało dziennikarstwo. Trzeci kolega jest tam, gdzie jest, a ja jestem na ławie oskarżonych. Można powiedzieć, dziwny los tego pierwszego zespołu śledczego. Jednakowoż myślę sobie, wspominając tamte czasy, połowę lat 90., że to były dobre czasy dla dziennikarstwa śledczego. Mieliśmy wtedy chyba wszyscy dużo zapału i dużo takiego przekonania, że uczestniczymy w czymś ważnym i w czymś dobrym, co ma znaczenie. Ja się chyba nie boję słowa misja. Wierzyliśmy w to chyba wszyscy. I naprawdę uprawialiśmy dziennikarstwo śledcze. Ja muszę państwu powiedzieć, że kiedy zanim napisałem swój pierwszy tekst z kategorii dziennikarstwa śledczego, to rok czasu zbierałem materiały. To był tekst o tak zwanej Teres Polskiej Ośmiornicy, o przestępczości międzynarodowej na granicy wschodniej. Pisałem go pod pseudonimem Stefan Kukulski, dlatego że wybito mi okno, podpalono drzwi. Moja rodzina, to był pierwszy kryzys w moim domu w związku z moją pracą, bo moja żona się po prostu bała. Mieliśmy wtedy jedno dziecko, wyprowadziła się do swojej mamy. I dlatego obiecałem jej, że będę później takie teksty pisał pod pseudonimem. Dotrzymałem tej obietnicy do 2003 roku. Gdy publikowałem Tajne Akta Masy, to mój pseudonim został zdenuncjowany, więc nie było dalej sensu tego ukrywać. Ale wracam do tego Terespola. Rok czasu kręciłem się po granicy, zanim napisałem pierwszy tekst. I gdy zacząłem pisać, to w życiu pisałem tych tekstów kilkadziesiąt. To do mnie przyjeżdżali policjanci z Komendy Głównej Policji i prokuratorzy z Lublina. Prokurator Bednarczyk, prokurator Molin. Prosili mnie o informacje. Niech nam pan pomoże rozpracować tą grupę przestępczą, międzynarodową. To rzeczywiście było dziennikarstwo śledcze. Zbieranie od rzemyczka do koziczka. Krok po kroku. Dzisiaj niestety często dziennikarstwo śledcze polega na tym, że w poniedziałek jest komuś się wrzuca materiały w formie pisemnej, a w środę jest publikacja. To nie jest dziennikarstwo śledcze. Tu nawet nie ma czasu na żadne śledztwo. Myślę sobie rzeczywiście, że bardzo długą drogę dziennikarstwo śledcze przebyło w Polsce i niestety jest to droga wstecz. Nie pominę. Dodam do tego fakt, że dzisiaj dziennikarzy śledczych, takich naprawdę, którzy próbują ten zawód uprawiać z sercem i z pasją, to pewnie na palcach jednej ręki dałoby się policzyć. Pewnie na palcach jednej ręki. I myślę sobie, że to jest rzeczywiście problem. A na ten problem, na który pan zwrócił uwagę, co dalej z dziennikarstwem śledczym, bo rozumiem, że do tego zmierza pytanie, gdzie są młodzi dziennikarze śledczy, jak będzie wyglądało to dalej, nakłada się kolejny problem, moim zdaniem bardzo ważny. Widzę tutaj wspaniałych sędziów, prawników, więc pewnie oni powiedzą to lepiej. Ja przyznam, że nie konsultowałem tego, ale jeżeli dobrze rozumiem modyfikację prawa po 1 lipca, to wygląda to tak, że gdybym ja zdobył dziś akta Jarosława Sokołowskiego pseudonim Masa, tak jak zdobyłem w roku 2003, a proszę państwa, zdobyłem je w sposób z punktu widzenia prawa, no sami państwo powiedzcie, czy legalny, czy nielegalny. To jest właśnie to pytanie, tak? Czy dziennikarz zdobywa legalnie, czy nielegalnie? Jarosław Sokołowski w tamtym czasie to, co mówił, uznawano za prawdę objawioną. Cały zarząd Pruszkowa w oparciu o jego zeznania poszedł do więzienia. I tak się rozochocił, że zaczął mówić o układzie pomiędzy Pruszkowem a Sojuszem Lewicy Demokratycznym w kwestii podziału rynku automatów do gier. Masa mówi, zyski, jakie czerpały SLD i my, były większe niż nasze zyski z handlu narkotykami, zyski z automatów do gier. I mówi to wtedy, kiedy SLD rządzi, kiedy jest premier Miller, prezydent Kwaśniewski, kiedy jest szef służb Barcikowski. Prokuratorzy mają problem, bo czy można uznać, że świadek koronny jest niewiarygodny, że kłamie? Jeżeli kłamie, powinien przestać być świadkiem koronnym. Czy można być wiarygodnym do połowy? Nie można, jak nie można być do połowy w ciąży. Albo jest wiarygodny świadek koronny, albo nie.
Ale w przypadku Masy tak właśnie postąpiono. Uznano, że Sokołowski jest wiarygodny do połowy. Do tej połowy, gdzie mówi o gangsterach. Ale tam, gdzie mówi o politykach, to już wiarygodny nie jest. I te materiały dotyczące jego zeznań odnośnie współpracy Pruszkowa i SLD odłożono na bok. I ktoś się zdenerwował, oczywiście nie będę Państwu mówił kto, i mi dał całość akt, łącznie z tymi dotyczącymi SLD. Ten, kto mi to dał, popełnił przestępstwo, bo złamał tajemnicę państwową. Ale przecież nie po to, żeby zarobić. Ja też nie publikowałem tego po to, żeby zarobić, tylko żeby pokazać opinii publicznej, jak jest okłamywana. Bo w moim przekonaniu opinia publiczna miała prawo poznać te materiały. I teraz, gdyby to przełożyć na sytuację dzisiejszą i ja bym zdobył takie materiały, to jeżeli ja dobrze interpretuję prawo, to mnie nie wolno byłoby tego opublikować. Albo w wersji dla mnie najbardziej łagodnej, zdobyte w ten sposób materiały nie byłyby dowodem na nic, bo sąd musiałby je odrzucić, ponieważ zdobyłem je nielegalnie. Co to znaczyło, co by znaczyło, że ja mam je zdobyć legalnie? Mam wystąpić do prokuratury z oficjalnym pismem. Proszę mi wydać całość akt Jarosława Sokołowskiego pseudonim Masa. Kiedy oni je schowali na półkę, żeby nikt ich nie zobaczył, to przecież nie schowali ich po to, żeby mi je wydać. Albo jakiemuś innemu dziennikarzowi. Podobnie było z oficerem Centralnego Biura Śledczego i sprawie Fundacji Pro Civili. Ten oficer złamał prawo. Ale o czym pisze w książce Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego. Ale on złamał prawo dlatego, bo wieloletni wysiłek oficerów CBŚ został zamordowany. Potężna grupa przestępcza, jaką była Fundacja Pro Civili, dla której działania osłonowe prowadził Bronisław Komorowski, która wydrenowała kilka miliardów złotych i która doprowadziła do śmierci wielu ludzi, nigdy nie miała zostać ukarana. I ci oficerowie Centralnego Biura Śledczego zdobyli dowody na działalność przestępczą tych ludzi. I w pewnym momencie te dowody zabrano i zamordowano śledztwo. I on się w odruchu rozpaczy poprosił mnie o wsparcie, przekazując mi te materiały. Popełnił przestępstwo. Ale przecież nie po to, żebym ja się wzbogacił, czy on. Tylko po to, że opinia publiczna ma prawo poznawać takie rzeczy. Ale z punktu widzenia prawa ja zdobyłem te materiały nielegalnie. Bo przecież gdybym wystąpił do Komendy Głównej Policji, to Komenda Główna Policji by mi ich nie wydała. Zwłaszcza, że zabrały te materiały Wojskowe Służby Informacyjne z Komendy Głównej Policji. Więc jeżeli ja dobrze interpretuję prawo, to poproszę może o wypowiedź jakiegoś prawnika. Jest tutaj wiele zacnych osób, które znają prawo 1000 razy lepiej niż ja. To ja rozumiem, że dzisiaj te materiały byłyby bezwartościowe, bo sąd musiałby je, ponieważ zdobyłem je nielegalnie, musiałby je odrzucić i zapytać, czy ma pan inne materiały zdobyte legalnie. Rozumiem więc, że po 1 lipca dziennikarstwo śledcze w Polsce jest już dobite, jeżeli dobrze interpretuje prawo, a mam wrażenie, że dobrze niestety. Więc rzeczywiście sytuacja jest bardzo ciężka, bo myślę sobie, że dziennikarze śledczy byli chyba jednym z takich ostatnich bastionów, który mógł pokazywać pewne sprawy, które w inny sposób opinia publiczna nigdy by się o nich nie dowiedziała. A po 1 lipca tego roku nie wolno nam tego robić, a nawet jeśli to zrobimy, to nie jest to żadnym dowodem dla sądu. Kiedy ja zdobędę jako dziennikarz śledczy jakieś materiały dotyczące jednego łobuza czy drugiego, bo ktoś chciał to schować i zamordować to śledztwo i ja pokażę, jak było naprawdę i ten człowiek pozwie mnie do sądu, że ja na jego temat nakłamałem, ja jako dowód przedstawię zdobyte materiały, sąd je odrzuci, bo powie, to nie jest dla mnie żaden dowód, pan to zdobył nielegalnie i ja przegrywam proces i prawdopodobnie nie wypłacę się do końca życia. Albo w wyniku paragrafu 231 za zniesławienie pójdę siedzieć. Poznacie Państwo ten paragraf do 2 lat pozbawienia wolności. Nie wiem, czy przytoczyłem dobry paragraf, ale wydaje mi się, że dobry. No, jeżeli zły, to proszę o poprawienie. W każdym razie o ten relikt stanu wojennego, który mówi, że... 212, który mówi o tym, że za zniesławienie można dostać karę do 2 lat pozbawienia wolności. Więc rzeczywiście sytuacja jest bardzo ciężka. Ja znam młodych dziennikarzy, którzy chcieliby uprawiać ten zawód, ale jest im na pewno trudniej niż mnie.
kiedy zaczynamy w połowie lat 90. Nie wiem, czy ktoś chciałby się wypowiedzieć o tym, czy ja dobrze interpretuję to, co się dzieje po 1 lipca. Nie wiem. Pani? O, to bardzo proszę. Dzień dobry, Joanna Modzelewska, ja jestem prawnikiem. W jednej części pan interpretuje dobrze, w drugiej nie do końca. A mianowicie tak, jeżeli chodzi o kwestie, bo ja rozumiem, że chodzi panu o kwestie dóbr osobistych. Ja sobie posiedzę, bo jest ciepło. Więc jeżeli chodzi o kwestie dóbr osobistych, sprawa zasadniczo wygląda tak, że jeżeli pan mówi prawdę i ma pan dowód na to, że mówi pan prawdę, to w takiej sytuacji nie ma takiej możliwości, żeby został pan skazany za mówienie nieprawdy. Tak? Więc w postępowaniu procesowym to nie może być wykorzystane jako dowód, owszem, czyli w innej sytuacji, czyli jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, ten pan jest przestępcą, prawda? Ale nie pan jako ten, który udowadnia, czy też wskazuje, że ktoś coś zrobił, tylko żeby kogoś skazać za przestępstwo uczynienia określonego czynu, który wynika z tych akt, które by pan ujawnił. Co oznacza, że jeżeli pan na przykład w jakiś sposób zdobywa, dam na prostym przykładzie, pan zdobywa na przykład jakąś informację na mój temat, która nie jest powszechnie dostępna, i ktoś, ma pan w jakiś sposób dowód na to? Przepraszam, że wejdę w słowo. Zapytam panią. Zdobywam materiały ze śledztwa dotyczącego pani, które wskazują, przepraszam za to porównanie, że pani jest przestępcą. Pani mnie to pozywa do sądu. Zdobywam je nielegalnie. Tak? Pani mnie pozywa do sądu, a sąd prosi o dowody. Ja przedstawiam w sądzie dowody. Już panu, już i co robi sąd? Już spieszę z odpowiedzią. I w takiej sytuacji ja mogę pana oskarżyć o to, że pan ujawnił materiał dowodowy, ale w zakresie naruszenia dóbr osobistych pan ich nie naruszy, bo ujawnia pan prawdę. Rozumie pan? Czyli proces o naruszenie dóbr osobistych pan przegra, bo nie można naruszyć dóbr osobistych bądź kogoś zniesławić, mówiąc prawdę. Trzeba użyć nieprawdy, żeby doszło do tych naruszeń. Natomiast ja mogę pana zwrotnie zaskarżyć o, po pierwsze, ujawnienie informacji z postępowania sądowego, a po drugie również pan może mieć ze strony wymiaru sprawiedliwości sprawę sądową za to, że naruszył pan dobro śledztwa, organu itd., itd. Czyli innymi słowy, żeby to uprościć, żeby ludzie zrozumieli, czy to jest utrudnienie pracy dziennikarza śledczego? Ja mam inną ocenę. Według mnie jest to utrudnienie dochodzenia prawdy w postępowaniu sądowym. Natomiast z punktu widzenia ujawniania prawdy przez dziennikarza, w dalszym ciągu dziennikarz, jeżeli to ujawni, opinia publiczna się dowie. Proszę zauważyć, że do tej pory, jak tych przepisów nie było, i tak wszystkie afery miały ukręcany łeb, mówiąc kolokwialnie. Więc ten przepis pod tym kątem nie sądzę, żeby coś zmieniał. A jeżeli będzie większość parlamentarna, tutaj będę bardzo, no powiem prosto, każdy przepis można zmienić. Wystarczy mieć większość parlamentarną. Więc tutaj ja bym nie była aż tak zalękniona, bądź aż tak bym nie wychodziła daleko. Trzeba wytrzymać po prostu. No, trzeba wytrzymać jeszcze kilka miesięcy. Wydaje mi się, że jeżeli będzie inny skład w Sejmie, no trzeba szybko pracować nad zmianą przepisów i tyle. A dziennikarze śledczy, jeżeli są rzetelni i mają swoje źródła, to oczywiście ta tajemnica jest w określony sposób chroniona, więc mogą ujawniać pewne informacje, natomiast od strony procesowej osoby mogą nie mieć postępowań sądowych z tytułu ujawnienia tychże materiałów dowodowych. Ale to od tego jest parlament, tak jak powiedziałam, żeby te przepisy zmienić i żeby z powrotem wróciły do tego, co było. I tak jak jeszcze raz powiedziałam, do tej pory przepisy były takie, jakie były, a afery miały ukręcany łeb, więc to wcale nie dawało pewności dla dziennikarza śledczego, że będzie jakiś tego efekt od strony procesowej. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Zrobimy tak. Dwa pytania będę pobierał z jednej strony, Antek dwa z drugiej. Teraz ja pobieram i pan Wojciech będzie odpowiadał od razu z racji małej ilości czasu.
Dzień dobry. Chciałem przede wszystkim podziękować panu bardzo za cały effort, który pan zrobił, za cały wysiłek, który pan robi i za szukanie prawdy, bo ta prawda, która jest potrzebna nam wszystkim, a szczególnie nam, którzy oglądamy telewizję i która jest bez przerwy, podawane są tak zwane minimalne prawdy, a do tego wielkie kłamstwo, które pozwala przeciętnemu człowiekowi, który wraca z pracy, je ten obiad, nie mieć żadnego rozeznania, co jest prawdą, co nie. Natomiast chciałem się zapytać teraz o taką rzecz. Wiemy, że tej prawdy jest strasznie niedużo i szukanie prawdy jest zadawanie pytań. Ale chciałem zadać pytanie, czy jest jakaś możliwość, żeby tych ludzi, a szczególnie pociągnąć do odpowiedzialności karnej, tak jak prezydenta Rzeczpospolitej, za to, co uczynił, a czego jeszcze nie możemy w tej chwili uczynić, bo jest prezydentem, ale kiedy przestanie być prezydentem, czy jego chroni cokolwiek przed tym, żeby odbył się proces, bo wtedy my odzyskamy poczucie wartości prawdy. Proszę państwa, no tu wracam do pierwszej kwestii, o której mówiłem. Na dziś sytuacja jest dziwna, bo ja stawiam panu prezydentowi, najważniejszemu obywatelowi Polski, poważne zarzuty. Pan prezydent na nie nie odpowiada, mówiąc tylko, że to jest kłamstwo, ale mnie do sądu nie pozywa. I sytuacja rzeczywiście jest dziwna, bo ktoś tutaj powinien za to odpowiedzieć. Albo ja, za szkalowanie pana prezydenta, albo pan prezydent za to, co zrobił, a co ja opisałem w książce. Ja nie widzę trzeciej drogi. Ja nie widzę trzeciej drogi. Albo ja napisałem prawdę, i wtedy pan prezydent powinien za to odpowiedzieć, jeżeli będzie normalna Polska, albo ja nakłamałem, ile wlezie, i ja muszę za to odpowiedzieć. I wierzę w to, że po jesieni rozstrzygniemy to. Dziś nie. Dziś nie mam złudzeń. Ale wierzę w to, że po jesieni ktoś będzie chciał to rozstrzygnąć. Jakiś organ. Czy w tej książce jest prawda? Czy ja napisałem tam prawdę? Czy ja tam nakłamałem? Bo ja nie widzę innej możliwości. Albo ja jestem kłamcą i muszę mieć poważne problemy, albo poważne problemy musi mieć pan prezydent. Trzeciej drogi nie ma. Mam do pana pytania związane z tym, co pytał poprzednik. Czy są dowody na przestępcze zachowania pana prezydenta i innych osób? Czy ma pan wiedzę taką, że w procesie sądowym można udowodnić tym osobom działanie przeciwko prawu? Bo do tej pory znam tylko zeznania pana prezydenta, gdzie się zasłaniał pamięcią, natomiast nic nie wiem na temat dowodów. Czy są dowody pisemne, które by potwierdziły to wszystko, co pan napisał w książce? Są dowody i jest wiele takich dowodów i właśnie o tym mówię, że czekam, aż jakiś organ, który jest do tego uprawniony, rozstrzygnie to. Są dowody, oczywiście, że są. Jeżeli pan wspomniał o niepamięci pana prezydenta, gdyby nie było, nie byłoby tej książki. Nie odważyłbym się jej napisać. Jeżeli wspomniał pan o niepamięci pana prezydenta, to muszę państwu opowiedzieć o pewnej humorystycznej, choć wcale to nie jest humorystyczna, sytuacja z ostatniej mojej rozprawy, która miała miejsce kilka dni temu, 1 lipca, 2 lipca. Nie, 1 lipca. Składałem o to wniosek, by w trybie konfrontacji zostali przesłuchani pan Komorowski, pani Zakrzewska, pan Komorowski, pan Bondaryk, pan Komorowski, pan Graś, żeby doprowadzić do kilku konfrontacji. Sąd 1 lipca odrzucił wszystkie te wnioski, uzasadniając. Nie może dojść do konfrontacji z udziałem Bronisława Komorowskiego, ponieważ Bronisław Komorowski niczego nie pamięta. Nie może dojść do konfrontacji z udziałem Krzysztofa Bondaryka, szefa ABW, ponieważ Krzysztof Bondaryk niczego nie pamięta. Nie może dojść do konfrontacji z udziałem Pawła Grasia, bo Paweł Graś niczego nie pamięta. Nie może dojść do konfrontacji z udziałem Jadwigi Zakrzewskiej, ponieważ Jadwiga Zakrzewska niczego nie pamięta. Sąd to przeczytał jako uzasadnienie, oficjalne jest w dokumentach akt sprawy, że ludzie, którzy rządzą Polską, generalnie niczego nie pamiętają. Niczego nie pamiętają. Ja pytałem na przykład, proszę państwa, Jadwigę Zakrzewską o to, czy państwo wiecie, znacie karierę pani Jadwigi Zakrzewskiej?
Z Połem. Dokładnie. Ze spółdzielni z Połem do wiceministra obrony narodowej. Ja zapytałem w sądzie panią Jadwigę Zakrzewską, czy pani mogłaby opowiedzieć, jak pani poznała Bronisława Komorowskiego, w jakich okolicznościach, żeby pani opowiedziała sądowi, jak się zostaje w Polsce wiceministra obrony narodowej. Jadwiga Zakrzewska odpowiedziała na to pytanie, nie mogę na to odpowiedzieć, to było tak dawno, że już tego nie pamiętam. No właśnie, a pani Jadwiga Zakrzewska nie pamięta. Więc proszę państwa, to co państwu powiedziałem, to jest cytat z pamięci uzasadnienia sądu, dlaczego nie dojdzie do konfrontacji. Trudno konfrontować ludzi ze sobą, którzy generalnie niczego nie pamiętają. Oczywiście oni wszystko pamiętają. Tylko to jest taka metoda, tak? Znana wszystkim kłamcom świata. Boją się po prostu zaplątać w sieci kłamstw i dlatego niczego nie pamiętają. To taka, przepraszam za dygresję odnośnie pana wspomnienia o niepamięci pana prezydenta. Dobrze. Raz. Dobrze. Dobrze. Z tej strony mikrofon, dobrze. Z tej strony ja. Ode mnie są dwa dobrze. Pytania, dwa i odpowiedź. Dobrze. Dzień dobry, szczęść Boże, Maciej Latawiec. Ja byłem na pana spotkaniu z panem w Nowym Targu i czekałem z tym pytaniem, ponieważ zastanawiałem się bardzo długo nad tym. Pan tu podaje bardzo dużo detali, bardzo ważnych szczegółów na temat przeszłości, na temat polityki. Oczywiście jest to teraźniejszość, to jest z nami nadal, ale co pan na długą metę, na dłuższą metę, w dłuższej perspektywie widzi, co mogłoby Polskę wyciągnąć z tego? To znaczy, co młodzi ludzie powinni zrobić? Bo wie pan, ja oczywiście mam największy szacunek do pana twórczości i do tego, co pan zrobił. I z całym szacunkiem brakuje mi tego kolejnego punktu, czyli co dalej, co młodzi powinni robić, żeby na dłuższą metę oddalić od siebie te problemy, z którymi borykamy się dzisiaj. Proszę zadać pytanie, jeżeli pan nie rozumie mojego pytania. Rozumiem. Ale mam nadzieję, że pan nie jechał z Nowego Targu na to spotkanie. Nie. Tam jechałem. To dobrze. Ja powiem państwu tak, odpowiem panu. Ja, proszę państwa, nie pretenduję do pozycji kogoś, kto zjadł wszystkie rozumy i zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak nie jest. Ja jestem dziennikarzem, który przez wiele lat próbował swój zawód uprawiać najlepiej, jak potrafił. Wiele rzeczy dostrzegł, wiele rzeczy zobaczył, które są niewidoczne dla przeciętnego obywatela. I powiedzmy, na podstawie tego mogę próbować pokusić się o jakieś wnioski, ale na pewno, proszę mnie zrozumieć, nie pretenduję do roli kogoś, kto, nie wiem, jest mądrzejszy niż jest naprawdę. Jednakowo spróbuję odpowiedzieć na pana pytanie, na tyle, na ile potrafię, ale będzie to bardziej w formie opinii niż jakiejkolwiek innej. Ja myślę sobie tak, że młodzi już bardzo dużo robią. Kiedy ja jeździłem na swoje spotkania kilka lat temu, a jeżdżę na spotkania autorskie od kilku lat, to znalezienie, zobaczenie młodego człowieka na takim spotkaniu było czymś niezwykle rzadkim. Młodych ludzi było naprawdę bardzo niewielu. Miałem wrażenie, że rzeczywiście śpią bardzo głęboko. Gdy jeżdżę na swoje spotkania w ostatnim czasie, to widzę rzeczywiście, że młodych osób jest często dużo więcej niż osób niemłodych. Gdy patrzyłem na to, jak wyglądały wybory prezydenckie, to byłem absolutnie w szoku, że młodzi tak się przebudzili. Twierdzę, myślę, że nie jestem tu odosobniony, że Bronisław Komorowski przegrał głównie dzięki sile młodych, którzy się przebudzili i którzy w internecie zachowali się, walczyli w internecie, tam był główny front walki, i którzy poszli na te wybory i zagłosowali tak, jak zagłosowali. Więc pierwszą rzecz młodzi ludzie już zrobili, przebudzili się. Już nie mówią, że nie interesuje ich polityka.
bo chyba zrozumieli, że jeżeli ich polityka nie będzie interesować, to tak jakby powiedzieli, nie interesuje mnie mój własny los. I już chyba młodzi to zrozumieli. Więc pierwszy krok został zrobiony. Co zrobić dalej? No, to jest pytanie dla na pewno mądrzejszych niż ja. Ja mogę powiedzieć od siebie. Po tym pierwszym kroku zrobić krok drugi. Ponownie mieć oczy szeroko otwarte, angażować się w życie publiczne, bardzo dokładnie przyglądać się każdemu, kto próbuje być takim guru dla młodych ludzi, jak na przykład pan Stonoga, czy inni także, weryfikować po 1000-kroć, szukać, nie być biernym. To nie są żadne rady odkrywcze. Ja mam tego świadomość, ale obawiam się, że 1000 razy mądrzejsi ode mnie nie mają gotowej recepty. Tylko właśnie taką, jak szukać, dociekać, weryfikować, być aktywnym, nie być biernym. Myślę, że to jest to, co państwo już zrobiliście i co, wierzę w to głęboko, będziecie robić dalej. Ja spotykam często młodych ludzi na swoich spotkaniach, którzy mówią, że rzeczywiście przebudziliśmy się, ale jeżeli teraz zostaniemy oszukani, to przez następnych 20 lat to pokolenie już nie pójdzie do wyborów. Jeżeli tym razem młodzi zostaną oszukani. Ja na swoich spotkaniach, takich jak to, posługuję się takimi porównaniami. Nie wiem, jeżeli państwo czytaliście moje książki, a pewnie większość z państwa czytała, to podaję przykład mojego kolegi, przyjaciela, Mariana Tadeusza Gryglasa. Znacie państwo ten przykład? Nie będę go chyba opowiadał, tak? No bo znacie państwo. Podaję przykład z filmu Podaj dalej. Tym przykładem też się posługuję. Ten przykład też państwo znacie, tak? Czy nie? Jest taki film, który powstał na faktach autentycznych. On nie powstał w głowie reżysera, bo najlepsze scenariusze pisze życie. Film z Kevinem Spacey, który gra tam rolę nauczyciela i młody chłopak, uczeń, dzieli się z nim swoim pomysłem. Pomysł polega na tym, że on uwierzył w to, że jeżeli zrobi bezinteresowne uczynki dla 3 obcych osób, to może Pan Bóg mu pobłogosławi i wyciągnie jego matkę z alkoholizmu. I on robi te uczynki dla 3 obcych osób, prosząc każdą z tych osób, by ona zrobiła to samo dla 3 innych obcych osób. Czyli żeby też zrobiła 3 dobre uczynki dla 3 innych obcych ludzi. I gdzieś tam kolejna scena z tego filmu, który podkreślam, powstał na faktach autentycznych. Reporter rozmawia w więzieniu z jakimś bezwzględnym bandytą i ten reporter pyta, czemu ty zachowałeś się altruistycznie? Uratowałeś człowieka, naraziłeś życie, przecież tobie takie zachowania były zawsze obce. A on mówi, bo dałem słowo. Czy myślisz, że jeżeli ktoś jest przestępcą, bandytą, to nie ma honoru, ja dałem słowo, że pomogę 3 obcym ludziom, nadarzyła się okazja, to pomogłem. I ten reporter jedzie przez całe Stany Zjednoczone, odkrywa 1000 ludzi, którzy zaangażowali się w ten ruch, który ten reporter nazwał ruchem Podaj Dalej i dociera na końcu do tego małego chłopca, który uruchomił ten wielki ruch, w który zaangażowały się 10 000 Amerykanów. Najlepsze jest to, że jest to historia prawdziwa. Mały chłopak, 9-letni, uruchomił wielki ruch, w który zaangażowało się 50 000 Amerykanów, którzy robili bezinteresowne uczynki dla obcych ludzi. Ja sobie myślałem, oglądając ten film, że jeżeli taki młody chłopak uruchomił do działania 10 000 ludzi, to co może zrobić każdy z nas? Ile możemy zrobić dobra? Ile możemy wykrzesać z siebie? Jak wielkie siły tkwią w nas, z których sobie nie zdajemy często sprawy? Jak wielkie możliwości? Jest wiele takich przykładów ludzi, którzy pokonują bariery, przełamują, robią jakieś dobre rzeczy. Nie wiem, dla mnie taką postacią, pewnie znaną państwu wszystkim albo większości, którą ja odkryłem zaledwie parę miesięcy temu, ale która rzeczywiście pociągnęła mnie do tego, o czym mówił C.C. Lewis, głębiej i dalej, jest Nick Wójcic. Pewnie państwo znacie Nicka Wójcica, tak? Bez rąk, bez nóg, a człowiek, który osiągnął wszystko. Jak ja widzę takie postaci, które... że ten człowiek bez nóg, bez rąk, nie wiem, obsługuje komputer, komórkę, jest szczęśliwym ojcem, w tej chwili już 2 dzieci, 1000 wspaniałych rzeczy zrobił, ciągle zaangażowany, to myślę sobie, że moje problemy, które miałem w swoim życiu, to jest nic. Ja nie miałem żadnych gór, ja miałem delikatne wzniesienia.
delikatne jakieś tam małe pagórki. Tak naprawdę każdy z nas może zrobić milion wspaniałych rzeczy. Każdy z nas ma w sobie ocean możliwości. Ja przepraszam, że może Pana... Ja przepraszam, że może Pana rozczarowałem, bo może Pan chciałby, żeby to był jakiś konkret, tak kawa na ławę. Ale ja przyznaję, nie znam takiego konkretu. Nie znam takiego konkretu. Gdybym znał, to bym się z Państwem podzielił. Ja mogę powiedzieć o sobie, tak? Kiedy po swoim załamaniu wstałem z kolan, to postanowiłem, że będę dalej szedł i będę robił to, co potrafię najlepiej. Że będę opisywał rzeczywistość taką, jaką jest i nigdy więcej nie dam się doprowadzić do załamania. Mnie Pan Bóg jakoś pobłogosławił, bo znajduję czytelników, mogę pisać. Ktoś inny może z kimś porozmawiać, ktoś inny może pomóc jednemu, drugiemu, trzeciemu człowiekowi. Ktoś czwarty, nie wiem, odsłonić rzeczywistość, nie wiem, sąsiadowi, czy który jest lemmingiem, który gdzieś tam śpi, nie przebudził się jeszcze. No każdy z nas może zrobić naprawdę dużo. Trzeba się tylko rozejrzeć wokół siebie i działać. To już zostało zrobione, początek jest zrobiony, bo Komorowski przegrał właśnie przez to, że te ruchy nabrały olbrzymiego ożywienia. A wierzę w to głęboko, że będzie to kontynuowane. Można? Mariusz Marasek, były wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony i dlatego odniosę się do wątku, który pan zapytał z panią Zakrzewską. I były członek komisji weryfikacyjnej. Dwa wątki chcę poruszyć i będą również pytania. Więc byłem w Sejmie pierwszej kadencji, byłem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Pani Zakrzewska przyszła tam, wcześniej pracowała dla jednego z radnych Warszawy, który miał potem kłopoty w związku z oskarżeniem o współpracę z Pruszkowem. Zginął w okolicznościach, zdaje się, tajemniczych. Ona stamtąd przyszła, wcześniej była między innymi urzędnikiem stanu cywilnego. W Komisji Obrony była sekretarzem, a więc osobą, która mi podlegała między innymi. Znaczy podlegała przewodniczącemu i zastępcom, byłem jednym z zastępców. I w pewnych momentach również pełniącym obowiązki przewodniczącego. Była też osobą, która bardzo łatwo wchodziła w kontakty takie, powiedzmy, bardzo łatwo nawiązywała bliskie relacje, bardzo łatwo przechodziła na ty z wojskowymi, bardzo inicjowała spotkania członków komisji i zawsze zabiegała o to, żeby z tymi, którzy mają coś do powiedzenia, być w dobrej komitywie, a więc między innymi ze mną, między innymi z Bronisławem Komorowskim, który był w tej samej komisji, co ja wówczas, zorganizowała 2 lub 3 spotkania towarzyskie, w której wszyscy poza członkami SLD przeszli na ty. To ma pan odpowiedź, jak się wchodzi w takie relacje, że się potem zostaje ministrem. Więc była typ, mówi się o tym, że ktoś jest brat Łata, więc ona była siostra Łata, powiedzmy. I współpracowała jako sekretarz Komisji Obrony, czyli ktoś, kto pisze protokoły, ktoś, kto wysyła zawiadomienia i tak dalej. To tyle w tego wątku. Początkowo była związana z Solidarnością, z AWS-em, później, jak wiadomo, przeszła na stronę Platformy. Jeżeli chodzi o drugi wątek, może nie wszystko panu się tu podobać, co powiem. Kiedy byłem członkiem komisji weryfikacyjnej, to przez bardzo długo do mediów żadne informacje się nie dostawały. Chodzili pod Ministerstwo Obrony, chodzili na oczki, nie wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Nie potrafili nikogo namierzyć, nie potrafili ustalić składu nikogo i tak było około roku. Do momentu, kiedy zaczęliśmy wysłuchiwać pierwszych żołnierzy i pracowników WSI i wtedy się wydało, że jesteśmy w Biurze Ochrony Rządu na Podchorążych. Dopiero wtedy to wyszło. Wszelkie próby dotarcia mediów do tego, kto tam jest, spełzły na niczym. Rozpoznano niektóre nazwisko, między innymi moje, funkcjonowało jako jedno z pierwszych, ponieważ rozpoznano we mnie byłego posła, byłego współpracownika Antoniego Macierewicza i tak dalej. Ale bardzo długo nie mogli takiej jakiejś twardej materii znaleźć. Natomiast żeby na komisję znaleźć jakiś bat, to trzeba, żeby uwiarygodnić
sugestie Gazety Wyborczej, trzeba było pokazać drogę rzekomego wycieku dokumentów. I proszę zaprzeczyć, jeśli mówię, jeśli pan się ze mną nie zgodzi. Żeby skoro nikt z nas się nie chciał spotykać z żołnierzami WSI, trzeba było tę drogę przynajmniej teoretycznie wykazać w inny sposób. Pan znał Leszka Pietrzaka, pan znał Piotra Bączka. To są ci, u których później ABW robiło rewizję. Pietrzak dał się namówić również, łamiąc lojalność w stosunku do reszty członków komisji, na kontakty z tymi żołnierzami. I to myślę, że to miało związek jednak z kontaktami najpierw z panem. A pan bawił się w Jamesa Bonda, na co wskazuje książka Z mocy, i myślał, że przechytrzy służbę, która ma duże doświadczenie i oficerów, którzy mają duże doświadczenie. Tymczasem pan spotykając się z nimi, a później nawiązując kontakty z Bączkiem i z Pietrzakiem, pan dał im sposób udowodnienia rzekomej, podkreślam rzekomej. Raportu nikt nie znalazł, ani nikt nie udowodnił, że kogoś z raportu wyjęliśmy albo kogoś wstawiliśmy, że coś, nikt czegoś takiego nie udowodnił. Natomiast dzięki panu, że pan się z nimi spotykał i pan miał kontakty z dwoma członkami komisji, ABW miała, można powiedzieć, koncepcję operacyjną rzekomej drogi wycieku dokumentów. Więc moje... I teraz, czy tak robi fachowy dziennikarz śledczy? Ja nie oceniam pana w tej chwili, czy pan był na tyle naiwny, czy pan był, powiedzmy, no zawieszę to pytanie w próżni. Natomiast chylę czoła, że tak powiem, wobec tego, pan później stał się pan ofiarą, ale zanim pan był ofiarą, napisał pan gdzieś, czy powiedział, że był pan pociskiem w WSI. Był pan, ten pocisk był wymierzony w komisję. Ten pocisk był wymierzony między innymi we mnie. Natomiast później ten pocisk trafił również pana, dlatego że jeśli się chce udowodnić rzekomą drogę wycieku dokumentów, to trzeba również wszystkie ogniwa tego wycieku rzekomego namierzyć, zidentyfikować, namierzyć, osądzić. A więc pan sobie sam ten los, można powiedzieć, przygotował. Ja pana żałuję tego, co pana spotkało, ale pan, że tak powiem, przez swoją niefrasobliwość sam się w te kłopoty uwikłał. I jeszcze powiem, że pierwszymi ofiarami weryfikacji WSI, wcale pierwsze ofiary to nie był pan. Były dni, kiedy moje nazwisko spadało w mediach i w mediach piśmiennych i elektronicznych po kilkanaście razy dziennie. Gazeta Wyborcza mnie wskazywała jako osobę odpowiedzialną za rzekome wycieki dokumentów, a mimo to nigdy nie spotkałem się z procedurą wszczęcia, to taka procedura jest z urzędu, pozbawienia dostępu do tajemnicy, a więc pozbawienia certyfikatu bezpieczeństwa. W związku z tym te zarzuty wobec mnie były gołosłowne, tak jak zarzuty wobec pana Macierewicza i jeszcze tam innej osoby. Byłem jedną z trzech osób, które między innymi Graś wymieniał publicznie, mówił, że powinni im zrobić rewizję w domu i tak dalej. Byłem przesłuchiwany 9 razy przez ABW i przez dwie prokuratury. Przez prokuraturę operacyjną. Ja proszę, żeby przyszedł pan do meritum pytania, bo są jeszcze parę osób. Chciałbym, żeby pan się odniósł do tego, co powiedziałem. Dziękuję. Już się odnoszę. Pan streścił moją książkę Z mocy bezprawia. Ja dokładnie to, co pan mówi, każde zdanie na 1000 sposobów napisałem w książce Z mocy bezprawia, która jeżeli ktoś ją przeczyta, to zobaczy, że jest wielkim biciem się w piersi, gdzie 1000 razy mówię, że zachowałem się jak harcerz w stosunku do amatorów, że dałem się wiele razy ograć, że ja używam tego określenia, że byłem pociskiem WSI bez swojej wiedzy, woli i świadomości, że rzeczywiście nie nazywam się Jamesem Bondem, bo nigdy do tego nie pretendowałem, a ja wiem, ale że rzeczywiście wydawało mi się, że ja tych ludzi będę mógł w jakiś sposób rozegrać. Żeby być ścisłym, to znałem nie dwóch członków komisji, tylko czterech, ale nazwiska dwóch nigdy się na szczęście nie przebiły do mediów i może się nie przebiją. Dwóch wystąpiło w sprawie i niech tak zostanie. Więc to, co pan powiedział,
generalnie wszystko jest prawdą. Ja nie mam tutaj nic do zaprzeczenia, bo inaczej musiałbym napisać, musiałbym powiedzieć, że pisząc książkę Z mocy bezprawia, skłamałem. To, co pan w tej chwili powiedział, o tym mówi moja książka Z mocy bezprawia. Że rzeczywiście, tak, wchodziłem w środowiska WSI, miałem kontakty w różnych miejscach po drugiej stronie, weryfikowałem z różnych źródeł i rzeczywiście byłem najlepszym celem, najlepszym narzędziem, żeby bez swojej wiedzy, woli i świadomości uderzyć tym narzędziem w komisję weryfikacyjną WSI. O tym napisałem w swojej książce w roku 2011. Tysiąc razy bijąc się w piersi, są tam całe, nie wiem, strony na ten temat, całe rozdziały nawet. Więc no cóż ja mogę powiedzieć do tego, co pan dodał. Skoro napisałem na ten temat kilkaset stron w książce, gdzie opisuję, to co pan powiedział, to ja opisałem w tej książce, tylko opisałem znacznie, znacznie szerzej. Tak generalnie było, tak rzeczywiście było. Mnie się wydawało, że jestem dziennikarzem, który ma odpowiedni zasób wiedzy, że umie się poruszać w pewnych kręgach, że nie da się zwieść na manowce, że na pewno nikogo nie narazi na kłopoty, a na pewno między innymi siebie, broń Boże, kogoś innego. A rzeczywiście to wszystko się stało. To wszystko się stało. Pytanie tylko takie, bo pan tutaj jednak użył takich dość ostrych słów w stosunku do mnie. Tak jak ja bym był temu winny. Ja wykonywałem swoją pracę jako dziennikarz śledczy w podobny sposób od wielu, wielu lat. Kiedy zajmowałem się rozpracowywaniem przestępczości nadgranicznej, to tak samo miałem wiedzę od środowisk przestępczych i miałem wtedy też kontakty na przykład wśród pograniczników pracujących na granicy w Terespolu. I też ktoś mógłby powiedzieć, że kontaktując się z przestępcami i z pogranicznikami, narażam na przykład pograniczników, bo jestem jakimś tam, nazwijmy to, pasem transmisyjnym, czy pośrednikiem, czy kimś takim. Kiedy rozpracowywałem, czy zapoznawałem się z aktami Jarosława Sokołowskiego pseudonim Masa, to też można byłoby mieć w stosunku do mnie zarzuty, tak? Że z jednej strony poznaję Wańkę, Pershinga, Skotarczaka, bo ja z nimi rozmawiałem, siedziałem z nimi przy jednym stole. A z drugiej strony poznawałem prokuratorów, którzy prowadzili przeciwko nim śledztwa i policjantów z Biura Przestępczości Zorganizowanej i tak dalej. Dokładnie ten sam mechanizm był, gdy próbowałem rozpracowywać środowisko WSI. Z jednej strony wchodziłem w to środowisko, a z drugiej strony próbowałem mieć kontakty po drugiej stronie, żeby to wszystko móc weryfikować. I mnie się wydawało, że skoro tyle razy to zadziałało, to zadziała i tym razem. No niestety, rzeczywistość okazała się dużo trudniejsza, bo mafia pruszkowska w stosunku do służb tajnych to byli amatorzy. Dużo łatwiej było rozgrywać gangsterów niż rozgrywać oficerów szkolonych w Moskwie. Ja niestety przekonałem się o tym na własnej skórze post factum, płacąc za to cenę, jaką płacę. W jakiejś mierze ma pan rację, mówiąc, że ściągnąłem na swoją głowę to niebezpieczeństwo. No tak, bo ja wkładałem głowę tam, gdzie ktoś inny często nie włożyłby palca. Tak rzeczywiście było. Tak rzeczywiście było. Zostawiam to ocenie opinii publicznej, państwa wszystkich. Czemu to służyło? Ile dzięki temu udało się pokazać? Gdybym ja nie działał w ten sposób, nie byłoby praktycznie ani nigdy pokazane rozmaite patologie medialnie pokazane, bo pana obligują rozmaite tajemnice państwowe, służbowe. Mnie na szczęście nie. Ja jako dziennikarz próbowałem odsłaniać to, pokazywać, tak? Te mechanizmy przestępczości zorganizowanej. Ktoś mógłby na przykład powiedzieć, że gdyby posłużyć się pana retoryką, że ja na przykład, zresztą zarzucano mi to wielokrotnie, że ja naraziłem na szwank proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki. Dlatego, że odkrywałem pewne fakty, które były niezgodne z wersją toruńską, a proces beatyfikacyjny był oparty o wersję toruńską.
I moja praca jako kogoś, kto to ujawniał, Andrzeja Witkowskiego i jego zespołu, jako tych, którzy przy tym, nazwijmy to, pracowali, w jakiś sposób też opóźniała proces toruński, bo myśmy się nie zgadzali z tą wersją, tak? Więc ja jako dziennikarz rzeczywiście wchodziłem w różne mechanizmy, w różne struktury, ale popatrzmy zawsze na intencje, dokąd to miało zmierzać. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał taki film, jeden z moich ulubionych, może dlatego, że czuję jakąś bliskość z bohaterem, taki film z Alem Pacino i z Johnnym Deppem, Don Brasco, w którym Don Brasco wchodzi w struktury mafii, żeby od środka jakby rozpracować. I on w pewnym momencie już sam się gubi, bo się z tymi ludźmi częstokroć spotyka. I gdyby nie został stamtąd wyrwany na siłę, to prawdopodobnie mógłby skończyć bardzo źle. Ja w jakiejś mierze rzeczywiście tak funkcjonowałem przez całe lata. A wszystko to służyło temu, żeby odkrywać to, co opinia publiczna w moim przekonaniu miała prawo poznać. No, skończyło się to tak, jak się skończyło, tak? Aresztowaniem mnie. Pytanie jest takie, czy gdyby nie było mnie, to jest pytanie, na które nie uzyskamy odpowiedzi, bo to jest pytanie retoryczne, bez odpowiedzi. Czy gdyby nie było mnie, to nie byłoby innego sposobu, żeby w tę komisję uderzyć? Podam panu tylko jeden przykład. Przemek Wojciechowski. Przemek Wojciechowski prowadził rozmowy z tym samym człowiekiem, co ja. Pułkownikiem Aleksandrem Lichockim przez DZ, bo tak go pisze w książce. I w tych rozmowach pułkownik Aleksander Lichocki mówi o tym, że Antoni Macierewicz jest rosyjskim szpiegiem, że dostarczy mu na to dowody. Pyta Przemka, czy Przemek, który wtedy pracował w TVN, nie zrobi na ten temat reportaż i że on mu będzie dostarczał na ten temat dowody. Przemek podjął z nim grę, mówiąc tak, jeżeli będą na to dowody, to ja to zrobię. Podjął z nim grę. Lichocki przez DZ dostarczał mu fałszywych świadków, podsyłał mu fałszywe dokumenty, a wszystko to działo się kiedy? To działo się jesienią 2007 roku i wiosną 2008 roku. Czyli w tym samym czasie, kiedy trwało rozpracowywanie mnie. To był ten sam czas. Ten sam czas. Ja mną chciano wykazać, że ta komisja jest nieprofesjonalna, że pracują tam amatorzy, prawdopodobnie skorumpowani. Z kolei Przemka rozpracowywano w kierunku takim, że on miał wykazać, bez swojej wiedzy, woli i świadomości, że Antoni Macierewicz, człowiek stojący na czele tej komisji, jest powiązany z jakimiś rosyjskimi służbami. Więc z moim udziałem czy bez mojego udziału trwały te akcje, bo one były wielotorowe. A że ja się okazałem najsłabszym ogniwem, tak to można nazwać, który miał wiele słabych punktów, myślę, że jednym z moich słabych punktów, jednym z wielu, było też to, że byłem freelancerem, czyli takim dziennikarzem, za którym żadna redakcja nie miała obowiązku stanąć murem, bo ja pracowałem dla 5 redakcji w tamtym czasie. Miałem swój program regionalny w Telewizji Polskiej w Lublinie, Oblicza Prawdy, pracowałem w programie śledczym 30 minut, miałem kontrakt w tygodniku Wprost, więc tak naprawdę pracowałem niejako na własny rachunek, na rachunek własnej firmy. Myślę, że tutaj zadziałało wiele czynników, oczywiście moje błędy, o których pan mówi, a o których ja piszę w roku 2011 w książce Z mocy bezprawia. To na pewno było decydujące, ale myślę, że nie tylko to. Chodzi mi o to, czy gdyby nie było mnie, to patrząc na ich inne działania, na przykład w stosunku do Przemka Wojciechowskiego, nie wykonaliby tej roboty próby uderzenia w komisję weryfikacyjną tak czy inaczej, poprzez ten słaby punkt, jakim byłem ja, to poprzez inny punkt. Rozumiem. Na pewno takie próby byłyby podejmowane, ale chcę tu z naciskiem podkreślić, że przez pierwszy bez mała rok pracy komisji ani dziennikarze, a właściwie nikt nie potrafił ustalić nawet składu komisji
i tego, gdzie my się spotykamy. W związku z tym komisja była szczelna. Chcę powiedzieć, że myślę, że tak robili też moi koledzy. Ja zerwałem wszelkie kontakty z ludźmi z mediów, to znaczy trzymałem się ze wszystkimi na dystans. Nawet jakichś wywiadów nie udzielałem, choć byłem osobą lokalnie znaną, a jeżeli to powiedzmy sobie w każdym razie na jakieś tematy całkiem neutralne, nikomu nie mówiłem, czym się zajmuję w tamtym czasie i tak dalej. W związku z tym tajemnica była pełna i nie było żadnych wycieków. Żeby udowodnić, że jakieś materiały wypłynęły, trzeba byłoby po pierwsze mieć jakieś materiały, ewentualnie i wykazać jakąś drogę, skąd. Więc skoro my unikaliśmy kontaktów z mediami, skoro unikaliśmy kontaktów jakichś, powiedzmy, z politykami, którzy mogliby to wykorzystać, nie wiem, w jakiejś mowie sejmowej czy coś, no to praktycznie możliwość skutecznego zadziałania była bardzo niewielka. Chyba, żeby zdobyto jakieś materiały drogą operacyjną, a sugerowano by, że... Nie do końca, nie do końca. Pułkownik Leszek Tobiasz od 2007 roku prowadził swoje działania, w które próbował wmontować biskupa Dydycza i biskupa Głodzia przez Mariana Cypla, który się z nimi przyjaźnił, próbował spowodować sytuację, w której Dydycz i Głódź przedstawią go Antoniemu Macierewiczowi jako człowieka godnego najwyższego szacunku. I to było dużo wcześniej, niż wzięto się za mnie. Więc widać było, że te działania trwały dużo wcześniej. I kiedy, pan pewnie to doskonale wie, że kiedy Tobiasz nie udało mu się przez Głodzia i przez Dydycza dostać do Macierewicza, to podstępem wszedł do niego sam i całą tą rozmowę nagrał. Więc widać było, że te działania były robione w zasadzie od samego początku, kiedy tylko Platforma przejęła władzę. Od samego początku. I tą konfrontacją, kiedy my wszystko pamiętamy doskonale. To nie była konfrontacja, to była wymiana. Prezydent Bronisław Komorowski nie pamięta niczego. My powinniśmy to, o tym pamiętać, jak to wtedy było, bo od jesieni znowu będzie. Wojciech Sumiński. Bardzo dziękuję.